powiedziała, ale nie życzę sobie być nagrywana przez niezależną.pl. A to jest niezależna.pl? Tak. Ej, to może coś niezależna.pl powie do nas. Ja jestem dziennikarzem, ja nie przyszłam tu po to, żeby się wypowiadać, ja tylko żeby uwiecznić wasze zgromadzenie. Super, świetnie. No i ładnie, pięknie. A jako obywatelka? Nie jest niezależna. Może, teraz jestem w pracy, więc jako obywatel nie będę się wypowiadać. Dobra, daj, ja sobie poradzę. Ja jestem przewodniczką i od momentu otwarcia tego muzeum oprowadziłam już parę setek ludzi. W tym byli ludzie wrogo nastawieni do muzeum. Z powodów telewizyjnych, z powodu tego, co słyszeli w telewizji. Proszę mi wierzyć, że po kilku godzinach spaceru ci ludzie zmieniali zdanie. Oni byli zachwyceni tym, jak zbudowana jest wystawa, jak wygląda narracja, i wyrażali zdziwienie ogromne, że to nie jest tak, jak im się mówi w telewizji. Ratunkiem dla tego muzeum jest jak najszersze zwiedzanie. Przeprowadzajcie znajomych. Mówcie im o tym muzeum. Nie trzeba tutaj niczego tłumaczyć. Wystarczy, że przejdą i poczytają. Naprawdę zmienią zdanie. Chociażby dzisiaj miałam grupę seniorów, która była dosyć wrogo nastawiona do chociażby Placu Bartoszewskiego. Bardzo szybko zdanie zmienili. Bardzo wam dziękuję, moi przyjaciele. Jestem wzruszona tym. Dlatego jeszcze raz powtarzam, jest nas dużo przewodników, my znamy to muzeum, znamy narrację, znamy jego misję i przesłanie. I skoro potrafimy opowiadać o dawno nieistniejących budynkach, które się znajdowały tutaj, właśnie na Wiadrowie, potrafimy słowem opisać to, co było, potrafimy także odtworzyć wystawę. Mamy ją spokojnie, spokojnie. A kogo? Tyle chciałabym, żebyście się nie martwili. Są też ludzie w środku, którzy o to dbają. I uwierzcie mi, nie trzeba się wspinać na wyżyny graniczące z propagandą. Wystarczy mówić to, co było, nawet lakonicznie. I ludzie zaczynają rozumieć. Jest tutaj ta różnica między propagandą, między słowem wmówionym, a tym, co można zobaczyć na własne oczy i usłyszeć. Ludzie się tutaj otwierają, każdy ma jakąś rodzinę, każdy ma jakieś wspomnienia. Starsi ludzie, ja powiem kolokwialnie, wymiękają przy misiach. Przy misiach, przy zabawkach, bo byli wtedy dziećmi, tak? I wracają bardzo często wyparte z pamięci i ze świadomości sceny. Ludzie stąd wychodzą bardzo wzruszeni. Na tyle, że trzeba ich później zamykać psychologicznie, żeby byli w stanie spokojnie potem wyjść. I tak samo młodzi ludzie z różnych stron, bo ja oprowadzam w języku rosyjskim, więc zdarzyła mi się jedna grupa do tej pory. Przeogromne wrażenie i przeogromna wdzięczność za salę dotyczącą jeńców radzieckich, których spotkał potworny los na naszych ziemiach. Bardzo to doceniają i z pokorą przyjmują informacje o 17 września. Uwierzcie mi, inteligencja rosyjska wszystko wie. Oni są również karmieni propagandą i to, co nam przed oczami staje, kiedy mówimy o Rosjanach, tak, czy z byłym Związku Radzieckim, mamy monolit. To nie jest monolit. To nie jest monolit. Inteligencja dobrze wie i tak samo pochylają głowy nad swoimi ofiarami, chociażby jeńcami wojennymi, i tak samo pochylają głowy nad polskimi ofiarami Związku Radzieckiego. To jest absolutnie niebywałe. To jest niemożliwe do osiągnięcia na ulicy. Mimo tego, że dwoje się troje, a także uśmie i rozdziewiąca, żeby to pokazać, żeby pokazać tą narrację wspólną, człowieczą, cywili, po prostu, bo nie chodzi tutaj o starcia armii, nie chodzi tutaj o bitwy pancerne, tu chodzi o zwykłych ludzi. Mamy ogólnie zarysowaną sytuację i mamy szczegółowo opisane historie pojedynczych ludzi. I właśnie ten miś, ta lalka uszyta z gałgantu, potrafi tak bardzo mocno człowiekiem potrząsnąć.
nie zbrodnie japońskie, nie doświadczenia doktora Mengele, o których wszyscy wiemy, nie wszyscy wiedzieli o japońskich potwornych zbrodniach. Doktor Mengele był, no to był mały migiel w porównaniu z tym, co działo się w jednostce 731 na terenie Chin, Płatoki i japońska jednostka. Ale właśnie migiel, samochodzik czy bucik dziecka wywiezionego do Auschwitz, w obcasie którego znaleziono ściągę szkolną. Takie rzeczy poruszają. Nie armaty, nie samolot, nie te dwa czołgi, symbole, które stoją na tej wystawie, a właśnie dziecięcy bucik i miziel. Zapraszam wszystkich. Przychodźcie, oglądajcie i wychodźcie z tego muzeum lepszymi ludźmi. Dzięki. Brawo. Dziękuję moim przyjaciołom za taką piękną ścianę. Maja. Dziękuję za bardzo przemoc. Słuchajcie, nie wiemy jak długo, jak często będziemy jeszcze tutaj przychodzić. Dziękuję wam za dzisiaj. Dziękuję raz jeszcze dyrekcji muzeum. Dziękuję profesorowi. Dziękuję profesorowi Machcewiczowi. Myślę, że dzisiejszy dzień, dzisiejsza decyzja będzie, dzisiejsze nasze tutaj spotkanie będzie początkiem długiej, ale skutecznej mobilizacji w obronie wystawy, którą stworzył profesor Machcewicz. Dziękuję wam raz jeszcze. Dziękuję wam bardzo. Nie ma minus 20, nie? Witek! Tak dzisiaj wytrzymał. Witek. Dziękujemy dziennikarzom. Dziękujemy wam. Życzę nam wszystkim, abyśmy mogli jeszcze wielokrotnie odwiedzić wystawę Muzeum II Wojny Światowej w takim kształcie, w jakim została pierwotnie przygotowana. A jak nie, to ją odtworzymy. Tak jest. Się żegnamy. Mamy transport, kto na nas zabierze. To do następnej akcji. Do następnej. Ja muszę mówić, że rozwiązuje zgromadzenie. Następna w poniedziałek. Nie, poszliśmy na nielegalu. Poszliśmy.